planujecie podróż do Tajlandii i zastanawiacie się, jak poruszać się po tym kraju, to w dzisiejszym vlogu poopowiadam trochę, jak przemieszczać się między miastami, jak podróżować między wyspami i jak poruszać się po samym mieście. Więc jeśli interesują Cię takie tematy, to koniecznie subskrybuj kanał po więcej, zostaw łapkę w górę i zaczynajmy. A więc Tajlandia ma do zaoferowania wiele różnych środków transportu. Mniej więcej podobnie wygląda to tak jak w Europie, czyli są pociągi, czyli są autobusy, taksówki, łodzie, tutaj są jeszcze dodatkowo czasami jakieś łodzie i wiele, wiele innych jakichś tam różnych opcji do przemieszczania się po Tajlandii. Zacznijmy może od dużego miasta Bangkoku i od tego, że między innymi jest tam taka super fajna, nowoczesna kolej miejska, która nazywa się BTS i zazwyczaj jeździ to pociąg na takich mostach jakby, po prostu nad ulicami miasta, nie jeździ między samochodami, tylko na specjalnie wybudowanej trasie. Jest to fajna kolej, nowoczesna kolej, gdzie można kupić bilety na każdym praktycznie przystanku, są do tego specjalne automaty. Nie jest to zbyt drogie, można przemieszczać się między różnymi atrakcjami, także sami tym BTS-em, tą koleją miejską w Bangkoku kiedyś się poruszaliśmy, więc wiem, o czym mówię, sprawdziliśmy to i jest to popularny środek transportu po Bangkoku. Ceny są różne oczywiście w zależności od tego, jak daleko potrzebujemy się przez Bangkok przemieścić. Nie powiem Wam teraz dokładnie, jakie to są ceny, ale tam około, zaczynają się gdzieś tam od około powiedzmy 50 batów. Także jest to jeden z popularnych środków transportu po Bangkoku. Następnym środkiem transportu są tuk-tuki, najbardziej popularna chyba tutaj w Tajlandii, najbardziej znajome takie, jak o czymś myślimy o transporcie, to zawsze myślimy tuk-tuk. Tuk-tuk to kojarzy się przynajmniej z Tajlandią. No i oczywiście taksówki, no ale dobra, tuk-tuki, w Tajlandii tuk-tuki. Są to takie trzykołowe motory. Jest to taki środek transportu, który ma trzy koła, jedno z przodu, dwa z tyłu. I jest to bardzo popularny środek tutaj w Tajlandii, choć ja myślę, że teraz już aż tak bardzo nie jak kiedyś. I na przykład tutaj po Pattayi takie tuk-tuki nie jeżdżą, nie jest to tutaj akurat popularne. Ale jeśli jesteśmy w Bangkoku, no to w Bangkoku jest tego bardzo dużo i jak najbardziej w Bangkoku tuk-tukami da się pojeździć. Ceny, no na pewno do najtańszych to nie należy, ale warto się takim tuk-tukiem przejechać, poczuć wiatr we włosach, wygodnie usiąść na, że tak powiem, tylnej kanapie, no i po prostu tak przemieszczać się między atrakcjami powiedzmy po Bangkoku, czy jakimiś tam miejscami, do których chcemy się udać. Tylko też trzeba pamiętać o tym, że są to jakby prywaciarze i że ceny też między, na tym samym odcinku mogą się różnić ceny, bo jedna osoba sobie zażyczy, że chce tyle, a druga zażyczy sobie, że chce tyle, więc warto czasami popytać się dwóch, trzech osób, którzy mają te tuk-tuki i jaka jest cena za przejazd od punktu A do punktu B, bo może się znacząco różnić, więc pamiętajcie o tym, że warto pytać, że nie tak do pierwszego podejść i od razu już brać bilet, bo może nawet różnić się o 100% w cenie, czyli tu gdzieś będzie kosztować 100 batów u jednej osoby, a u drugiej 200 za tą samą trasę, więc na to trzeba uważać. I samo w ogóle podróżowanie tymi tuk-tukami to już jest jakaś tam atrakcja, bo w Polsce takich środków transportu nie ma, no i tyle. No i także warto takim tuk-tukiem się przejechać. W Bangkoku oczywiście bardzo popularne są też taksówki, które mają swój charakterystyczny kolor, takie żółto z zielonkawym. Takie bardzo, właśnie, tu właśnie teraz przyjechała w Pattayi taka duża część auta, dół pomalowany na zielono, a góra na żółto. No i właśnie one są bardzo popularne w Bangkoku. Tutaj w Pattayi też ich jeździ sporo. Są to taksówki, które mają normalnie taksometry i, no i zaczyna się chyba przy wejściu 35 batów cena, no i później tam ileś za kilometry, za czas spędzony w taksówce, no to wiadomo, się płaci. Ale ja myślę, że nie jest to chyba najlepszy środek transportu i ogólnie bardzo popularne tutaj też są aplikacje takie jak Bolt i Grab i my zawsze jak chcieliśmy się przemieszczać gdzieś po mieście, to wybieraliśmy właśnie Bolta, dlatego że oferuje najniższe ceny i jakoś tak
jakoś tak zawsze najbardziej się nam to sprawdzało. Choć w Bangkoku zauważyliśmy też takie coś, co tutaj na przykład w Pattaji nie za bardzo się zdarza, chyba nie wiem, czy w ogóle się zdarzyło, a w Bangkoku kilka razy, że potrafi Bolt po na przykład 15-20 minutach czekania na niego zrezygnować, więc mamy stracone 20 minut i zamawiamy kolejnego Bolta i znowu czekamy. I okazuje się, że czekamy 40 minut, bo są bardzo duże korki na mieście. I Bolt rezygnuje, a my dalej czekamy. I myśmy tak kiedyś chcieli się gdzieś wybrać na kolację. Na kolację chcieliśmy się wybrać, chcieliśmy zdążyć na zachód słońca. No i w sumie no nie zdążyliśmy, ale to też między innymi z tego względu, że w sumie się zachmurzyło i tak tego zachodu słońca nie było za bardzo widać, no więc nie byliśmy źli z tego powodu, że ta taksówka nas tak trochę dwa razy konia zrobiła, że tak powiem. No i tak, takie rzeczy mogą się zdarzać, ale jednak mimo wszystko jest to bardzo popularne, a tutaj na przykład w Pattaji sprawdza się to bardzo dobrze. Troszkę mniej Boltów jest na Phuket, na wyspie Phuket. Tam znowu są takie popularne tuktuki, nazywane tuktuki, ale za bardzo tuktuka to w ogóle tego z Bangkoku nie przypomina. Są to takie tuktuki, które wyglądają jak normalny samochód, mają cztery koła, są zwykłym takim samochodem. Tylko że mają taką pakę na tyle z tyłu i mają dwie ławki po prawej stronie i po lewej stronie. W sumie są jeszcze takie, co mają też tak na poprzek dwie ławki z przodu i z tyłu, nie na bokach, tylko z przodu i z tyłu paki, więc w sumie różnie wyglądają, ale są bardzo, bardzo charakterystyczne na wyspie Phuket i tam to jest taki najbardziej popularny środek transportu i to też jest taka trochę atrakcja w sobie, samo przejechanie się takim tuktukiem, tym na Phuket. Sami też często jeździliśmy, tylko że jest to też droga atrakcja, drogi środek transportu, bo cena wejścia do takiego tuktuka zaczyna się od 200 batów, więc jeśli chcemy przejechać się na przykład tylko gdzieś kawałek przez Patong z jednego miejsca miasta na drugi, gdzie to jest bardzo małe miasto, to od razu musimy zapłacić minimum 200 batów, a czasami jak trzeba wjechać gdzieś pod jakąś małą górkę albo coś, to oni bardzo są na to uczuleni, kierowcy, i wtedy krzyczą sobie 300 batów, 400 batów, a bo wiesz, bo to trzeba tam pod górę wjechać, bo coś tam i wymyślają i podnoszą te ceny, więc na to też trzeba uważać i się targować i pytać kilku osób, bo te ceny też mogą się właśnie różnić, no, w zależności od właściciela, więc to jest kolejny taki popularny bardzo środek, ale na Phuket transportu, bo tutaj takich tuktuków ani w Bangkoku za bardzo nie ma. Może w Bangkoku by się zdarzyła taka jak na Phuket, ten tuktuk, ale tutaj w Pattaji nie. Tutaj w Pattaji bardzo popularnym środkiem transportu po mieście są takie niebieskie, coś takiego jak teraz tu jedzie. To są chyba Toyoty zazwyczaj, albo Isuzu, już nie pamiętam w sumie co to za auto, ale normalne auto, taka Toyota z przodu, a z tyłu, widzieliście to na moich filmach miliony razy, ma po prostu też dwie ławki, po lewej i po prawej, jest tylko taka, ta paka jest tak trochę orurowana, czyli ogólnie jest taka otwarta, niezabudowana, i to jest taki miejski środek tutaj najbardziej popularny w Pattaji i tym się tutaj porusza i to jest bardzo tanie jeszcze na dodatek i bardzo się to dobrze tutaj sprawdza. Za wejście do takiego tuktuka płaci się tylko 10 batów, to jest złotówka. Tylko że to ma taką swoją specyficzną jakby zasadę działania, że my chcemy jechać w tamtym kierunku teraz, tam gdzie tam jest droga, my tam chcemy jechać, ten tuktuk jedzie, to my go zatrzymujemy, wsiadamy i jedziemy. Tylko nie wiemy, dokąd ten tuktuk jedzie i może się okazać, że zaraz na najbliższym skrzyżowaniu skręca w prawo, a my chcemy jechać dalej, więc musimy z niego wysiąść, no bo on jakby nie jedzie tam, gdzie my chcemy, tylko on ma swoją trasę, której my nie znamy. On jedzie tu i skręca zaraz na pierwszym skrzyżowaniu, a myśmy weszli 50 metrów przed nim, więc musimy wyjść i tą złotówkę zapłacić i wziąć następnego, który znowu jedzie w tym kierunku, w którym my chcemy się poruszać. I musimy wsiąść do drugiego, znowu nie wiemy, ile przejedziemy, a może już do końca trasy za następną złotówkę, a może znowu tylko 50 metrów i znowu trzeba wysiąść, złotówkę zapłacić i wsiąść do następnego i wziąć, powiedzmy, iść w inną stronę na skrzyżowaniu. I teraz wziąć tuktuka, który jedzie znowu w tym kierunku i już w końcu gdzieś tam dalej podjechać. No tak to działa, że się wsiada, wysiada lub akurat jak się trafi dobrze, to się jedzie i jedzie na przykład jedną ulicą cały czas prosto, przejedzie się przez pół miasta za złotówkę i jest to bardzo tanie i bardzo, bardzo dużo osób z tego korzysta. I jest tego po prostu miliony na mieście. Dobra, zróbmy malutką przerwę odnośnie tego transportu. Zaraz powiem o kolejnych środkach transportu.
ale jeszcze jest taka sprawa, że ja tu właśnie tak chodzę na nogach i dlatego dzisiaj poruszyłem ten temat w ogóle, bo popsuła mi się opona w skuterze. Coś ją tam gdzieś coś, nie wiem, czy dlatego, że jeździmy w trzy osoby praktycznie zawsze, prawie zawsze, jest jednak duże obciążenie, duże kilogramy musi skuter wozić, jest tu dużo zakrętów, dużo jakichś górek i te opony troszkę tak no dostają, że tak powiem, po dupie i moja jakoś tak się dziwnie tak zużyła z prawej strony mocno, jakoś tak wklęsła i tak z prawej strony na takim małym odcinku jakoś tak się starła prawie do zera, a później jest jakiś duży bieżnik, tu znowu też jest duży bieżnik i jakaś coś się z nim podziało, nie wiem o co chodzi. No i okazuje się, że muszę ją wymienić. No i przyjechałem właśnie przed chwilą do punktu, w którym zawsze serwisuję swój skuter tutaj w Pattaji. Byłem też wczoraj tutaj i zapytałem się, ile takie coś będzie mniej więcej kosztować. No i pan tak delikatnie, że tak powiem, mnie nastraszył, bo powiedział mi około 300 zł za taką oponę. Sobie myślę, kurde molek, trochę droga ta opona, a za samą robociznę tylko 150 batów, czyli jakieś 20 zł za wymianę. A ta opona myślę jakaś taka trochę droga, poszukałem gdzieś tam w internecie, no i widziałem, że tak chodzą właśnie te opony po 1500 batów, czyli jakieś 170-180 zł, a nie 300. No i trochę się tak zdziwiłem, no ale myślę, no nic, trudno, no jakby mój skuter, chcę o niego dbać, żeby było wszystko dobrze, nie chcę zostawiać tej opony na kiedyś indziej, żeby to naprawię, bo później się coś znowu stanie i trzeba będzie już dwie rzeczy na raz wymienić i tak dalej, więc myślę, wolę wszystko na bieżąco tutaj robić. No i przyjechałem wymienić tą oponę, no i pan mówi, że w sumie, słuchaj, mam tu jeszcze taką sumę samiutką, jak ty masz w tym swoim skuterze i kosztuje tylko 1700, więc jak chcesz, to mogę ci załatwić tą za 1700. I w końcu w ogóle był zorientowany, bo sam sprawdził, a wczoraj to mi tak powiedział z głowy, a dzisiaj wszedł po prostu gdzieś tam w komputer, wszedł w cennik, wszedł gdzieś tam, sprawdzał to tak jak należy. No i okazało się, że taka opona kosztuje 1700 watów, a z wymianą 1850, więc ucieszyłem się, bo udało mi się jakby trochę zaoszczędzić i jest to 200 zł, a nie 300. No więc taka sprawa. No i już od razu wiecie, ile kosztują opony do skuteru w Tajlandii. A ja właśnie tak się tutaj kręcę koło 7-Eleven, bo nie mam nic do picia i muszę zaraz sobie wejść coś kupić do picia. To jest tak, ten 7-Eleven wygląda trochę wyjątkowo, bo jest zrobiony w kształcie takiej łodzi. Zobaczcie sami, w kształcie takiego jakby jachtu czy coś. To jest taki fajny ten 7-Eleven jest. W ogóle tutaj w Tajlandii dużo w sumie rzeczy różnych jest zrobione w kształcie właśnie statków, łodzi, jachtów czy czegoś tam. Na przykład jest taki hotel w kształcie właśnie takiej łodzi, gdzieś tam coś, jakiś punkt widokowy w kształcie łodzi. No jest sporo takich jakichś różnych rzeczy w kształcie czegoś zrobionych. No i tutaj ten 7-Eleven właśnie też jest w jakimś tam takim kształcie, jak widzicie. Okej, wróćmy do tematu. Wróćmy jeszcze też do Bangkoku, bo na przykład w Bangkoku są też taki, jest taki środek transportu, jak takie łódki miejskie, które przewożą ludzi przez rzekę i wożą mniej więcej tam od jakiegoś punktu do jakiegoś punktu. I też to jest w takim Bangkoku w miarę popularne przemieszczanie się łodziami przez miasto i od atrakcji powiedzmy gdzieś tam do atrakcji. Tutaj też jeszcze w Pattaji na przykład jest taka jakby miejska łódka, która wozi ludzi między jedną wyspą a Pattają tutaj na Koh Lan. Także też jest to popularne i akurat tanie, bo taka łódka kosztuje chyba 30 batów od osoby w jedną stronę na wyspę, czyli 3,50 od osoby. I 3,50 w drugą, czyli za 7 zł możemy popłynąć sobie na wyspę i wrócić, no więc jest to spoko opcja. Oczywiście też są speedboaty, takie prywatne łódki, które są szybkie, no ale one kosztują zamiast 30 batów, to z 250 batów od osoby w jedną stronę, więc trzeba by było zapłacić 500 tam i z powrotem, a tu płacimy 60, więc jest bardzo duża różnica. Bardzo, bardzo, bardzo popularnym środkiem transportu tutaj jeszcze w Tajlandii w ogóle są taksówki skuterowe, motorowe, że tak powiem. I one są bardzo popularne, bo są bardzo tanie. Bardzo szybko przemieszczamy się skuterem przez miasto, więc jeśli bierzemy tutaj w zatłoczonym Bangkoku, czy w zatłoczonej Pattaji taksówkę zwykłą, samochód, no to ta podróż będzie dużo dłużej trwała niż jak sobie weźmiemy i więcej kosztowała, niż jak weźmiemy sobie taksówkę skuterową. Bo za taksówkę skuterową, żeby przejechać gdzieś tam przez miasto, płacimy około 30-40 max batów.
więc jest to jakieś tam 3, 4, 5 zł maksymalnie. I nawet też mogą spokojnie dwie osoby jechać na tej taksówce. Czasami wtedy kierowca chce, żeby trochę coś tam dopłacić. No i jest to bardzo szybkie, bardzo popularne i tutaj takich taksówek jeździ bardzo dużo. No oczywiście możemy sami sobie wypożyczyć skuter i jeździć skuterem. Jest to około 300 batów za dzień za zapożyczony skuter. No i co, można też wypożyczyć samochód. Kosztuje to między 700, 800, 900, 1000 batów za dzień. Też możemy się przemieszczać po mieście. Kolejnym środkiem transportu, który jest dość popularny, ale na Phuket, są to takie wany, busy, które mają powiedzmy miejsca na 9 osób i tymi vanami też często po Phuket się podróżuje. Szczególnie jak jest jakaś trochę większa grupka, 5-6 osób na przykład, dwie rodziny albo jacyś koledzy, znajomi, którzy przyjechali do Tajlandii, to jest to naprawdę bardzo popularny środek transportu właśnie dla tego regionu, tam dla Phuket i dla bardzo popularny środek też transportu właśnie dla takich grupek osób, bo jest to w miarę tanie, bardzo wygodne, kierowcy też często czekają na przykład na nas, jeśli chcemy zobaczyć dwie atrakcje, to możemy się z takim kierowcą dogadać, że słuchaj, no to pojedziemy tutaj, tam poczekasz na nas pół godzinki, pojedziemy jeszcze w to miejsce, tam też na nas poczekasz na przykład pół godzinki i jeszcze pojedziemy nawet w trzecie miejsce i zajmie to powiedzmy pół dnia, ale to dla takiego kierowcy, takiego właśnie vana, to nie jest problem, trzeba tylko dogadać się co do ceny wcześniej. I jak najbardziej z takim kierowcą da się właśnie w ten sposób dogadać i tak sobie podróżować po Phuket. I jest to popularne, sami nieraz tak z tego korzystaliśmy, więc czy jest to tanie, czy drogie, mniej więcej jest to w dobrych cenach. Oczywiście zależy od kierowcy i jak się tam dogadamy, ale jest to popularne i vany jak najbardziej na Phuket, tak. Tutaj vany też oczywiście jako środek transportu między różnymi miastami. To od razu powiem, że vany to też jest taki popularny środek, jeśli na przykład chciałbym teraz z Pattayi pojechać na Phuket, mam jeszcze jakieś bagaże albo coś, nawet ostatnio, nie ostatnio, ale kiedyś przewoziłem skuter w takim vanie, pan odkręcił siedzenie, wsadziliśmy skuter, walizki, no i przejechaliśmy z Phuket do Pattayi, więc jest to popularny środek, no i wtedy kosztowało mnie to około 15 tysięcy batów, chyba czy tam 14 czy coś takiego, około 1500 zł, no ale jest to 1000 km do pokonania, 3 osoby, skuter, bagaże, więc 1500 zł, no nie było też tak źle. Jest to popularny środek transportu zdecydowanie w Tajlandii. Oczywiście jak najlepiej się poruszać po mieście, jakim środkiem transportu? Własnymi nogami. Wtedy możemy zwiedzić najwięcej, jest najtaniej wtedy i zobaczymy naprawdę dużo, dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy. Doświadczymy Tajlandii bardzo dobrze na własnej skórze wtedy i ja polecam taki środek transportu, chodzić własnymi nogami i zwiedzać Tajlandię w ten sposób. No i to by było mniej więcej na tyle, jakie są środki transportu w mieście. A jeśli chodzi o przemieszczanie się między miastami, to tutaj Tajlandia też ma coś tam do zaoferowania, tak jak wspomniałem, te vany, busy. Drugim środkiem transportu są oczywiście samoloty, które tutaj w Tajlandii są dość tanie. W ogóle w Azji poruszanie się samolotami z miejsca na miejsce jest dość spoko, bo na przykład takie bilety powiedzmy z Bangkoku na Phuket, gdzie to jest tam właśnie te mniej więcej 1000 km, to może w sumie nie całe z Bangkoku, ale tutaj z Pattayi, tak? To jest jakieś, da się za 250 zł polecieć w jedną stronę, więc nie jest źle, wydaje mi się. I tych połączeń jest mnóstwo, po prostu. Z Bangkoku na Phuket samolot leci co godzinę, jak taksówka normalnie taka, jak autobus czerwony jakiś w Polsce. Bo tutaj właśnie takich czerwonych autobusów nie ma. Są te środki transportu, o których wspomniałem, ale na przykład nie ma czegoś takiego, nie ma takich tramwajów za bardzo, na przykład jak we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy tam gdzieś są tramwaje, które jeżdżą, no to tutaj za bardzo takich nie ma. Nie ma też tych czerwonych autobusów, które są popularne w Polsce, no ale są te inne środki transportu. Ale wracając do samolotów, to tutaj samoloty jak najbardziej są popularne, tanie, dostępne i można tym samolotem polecieć praktycznie no nie wszędzie, na każdą wyspę, ale czy to Koh Samui, czy Phuket, czy nie wiem co tam jeszcze. Wiele popularnych miejsc ma po prostu lotnisko i można się tam przedostać samolotem. Trochę głośno tu jest, cholera, przy tej głównej ulicy. Teraz sobie tak właśnie myślę, po nagraniu prawie całego filmu, że
Nie wiem, czy to było najlepsze miejsce do nagrania, ale spoko. Kolejnym środkiem transportu, który tutaj jest też popularny w Tajlandii, są takie pociągi dalekobieżne, które są tutaj dość popularne, trasy są dość malownicze. No i ceny też są ok i pociągi są przystosowane do takich właśnie długich tras, gdzie mają na przykład, są wyposażone w jakby w łóżka, no nie, jakby tylko w łóżka i można się przedostać z północy na południe, czy gdzieś tam w jakiejś innych części kraju. Także takie pociągi na dalekie trasy są popularne. Też są jeszcze takie autobusy przystosowane właśnie na takie dalekie trasy, które też oferują czasami jakieś tam takie udogodnienia ze spaniem związane. Pociągi, autobusy, samoloty, wany to są najbardziej popularne środki transportu do przemieszczania się między wyspami. W opisie postaram się Wam załączyć jakieś linki do takich najbardziej popularnych stron internetowych, gdzie moglibyście sobie jakieś tam autobusy zarezerwować, czy bilety kupić, także zajrzyjcie do opisu. No i myślę, że warto zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrybować kanał, no bo jakaś tam ta wartość jest. Więc zachęcam, a ja za chwilę idę zobaczyć, co z moim skuterem. Czy opona wymieniona, czy skuter gotowy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najbardziej popularny środek transportu w Tajlandii i tymi skuterami jeździ się tutaj ciągle i wszędzie. Więc skuter musi być, jest bardzo potrzebny. Rowerami się tak tutaj dużo w Tajlandii nie jeździ, jak na przykład w Polsce czy w Europie. Nie jest to aż tak bardzo popularne, no te skutery wybierają te rowery. Choć czasami właśnie turyści, którzy przyjeżdżają do Tajlandii, czasami kupują sobie rowery. Czasami gdzieś tymi rowerami starają się tutaj jeździć po tej Tajlandii, choć nie jest to jakby najbardziej przystosowany kraj do tego, żeby tymi rowerami się poruszać. Mało jest ścieżek takich rowerowych, miasta są słabo przystosowane do tego, żeby tymi rowerami jeździć, więc nie są tutaj tak popularne jak w Europie. Okej, wejdźmy do tego Sevena po coś do picia. Przy okazji Wam coś pokażę, bo tutaj te sklepy spożywcze, takie zwykłe sklepy, sklepy spożywcze są bardzo popularne, znaczy nie bardzo popularne, tylko co w tych sklepach jest popularne? W tych sklepach popularne jest to, że możemy sobie w nich zjeść na przykład jakieś ciepłe posiłki i są do tego przystosowane, bo na przykład tutaj u góry, wchodzi się na górę w tym 7-Eleven i tam są stoliki. Tam są stoliki, tam są krzesełka, tam jest miejsce, gdzie możemy po prostu zjeść coś ciepłego. A skąd wziąć te ciepłe dania? No to tak, po pierwsze jest tutaj wiele mikrofalówek, które stoją przy kasie i możemy sobie na przykład zamówić gotowe danie typu ryż z kurczakiem czy jakieś inne dania i dać pani do odgrzania i mamy ciepły jakiś tam posiłek gotowy. Tutaj nie wiem, co tu tak pusto, ale tutaj też właśnie są pokazane, że można kupić jakieś tam różne ryże z różnymi mięsami. A jeszcze kolejna sprawa, to jest w ogóle takie miejsce, jak na przykład, no nie wiem, na stacji w Polsce jest takie kafe, no to tutaj w sklepach też często jest taki punkt gastronomiczny, gdzie na przykład pani właśnie przyrządza jakieś te posiłki i możemy sobie coś z menu normalnie zamówić w sklepie spożywczym. I wtedy udajemy się na górę i tam sobie to w spokoju jemy. No, także taka ciekawostka odnośnie 7-Eleven i jak tutaj te sklepy spożywcze wyglądają jeszcze. Jest w nich bardzo zimno, bo na podwórku jest 30 stopni albo więcej, odczuwalna jeszcze dużo wyższa, a tutaj jest, nie wiem, chyba z 20 stopni, tak mocno klima chodzi, może 23-24 to maks, ale naprawdę odczuwa się to bardzo mocno, tą różnicę. I jak teraz wszedłem, to aż mi zimno normalnie w koszulce i przydałoby się umrzeć. Sklep nie jest za duży, wyboru nie ma za dużego, ale wygląda trochę inaczej, no i tyle. I już. Ale najważniejsze produkty są, więc sklep jak najbardziej spełnia swoją rolę. Wiem, że 7-Eleven nie jest tematem tego filmu, ale no jest taka ciekawostka, więc już jak tutaj jestem, to Wam o niej powiem jeszcze dodatkowo. Czyli co ten sklep ma jeszcze do zaoferowania dla swoich klientów, żeby ich przyciągnąć. No to zobaczcie, jedną jeszcze tutaj z kolejnych rzeczy jest na zewnątrz, są na zewnątrz stoliki i krzesełka, więc jeśli ktoś nie chce jeść w sklepie, gdzie jest zimno, chce na dworze, to proszę bardzo, jest tutaj na zewnątrz jeszcze miejsce, gdzie może sobie odpocząć, zjeść, napić się czegokolwiek na zewnątrz, także jest takie do tego miejsce przygotowane. Dodatkowo są bankomaty, gdzie można wypłacić pieniądze, dodatkowo są toalety, czyste, ładne toalety i nawet jest jeszcze miejsce do naładowania samochodu elektrycznego,
No więc mega dobrze wyposażony, zwykły, bardzo mały sklep spożywczy, który ma tutaj do zaoferowania bardzo dużo. A tam stoi na przykład sobie mnich, który pali fajeczkę, ma klapeczki, myślałem, że jest na boso, ale nie, ma klapeczki, no i stoi, pali papierosa. A jeszcze taka jedna rzecz, która tutaj mi rzuca się mocno w oczy, no to jest to, że w takim sklepie potrafi pracować chyba z 10 osób, tutaj to myślę lekko, gdzie na przykład w Polsce to by były dwie osoby na cały sklep i to wszystko, a tutaj widzę dwie panie sprzątające, przy kasie były chyba z 3 kasy w ogóle, w takim malutkim sklepiku jak ten, bardzo malutki, a były z 3 kasy, pani przy tych kasach było chyba z 5 w środku, tam w tym takim miejscu wyznaczonym do ich pracy, dodatkowo pani tam przy jedzeniu, no naprawdę z 10 osób w tym sklepie co najmniej pracuje, więc też to jest takie no trochę wyjątkowe patrząc na Europę, no bo mówię, w Europie to zaraz kasa auto, kasa samoobsługowa, gdzie nie ma pracownika i praktycznie jedna osoba przy kasie i to wszystko, duże kolejki, a tutaj jest 10 osób pracujących w tym jednym małym sklepie, także to jest akurat pozytywne. Nie wiem, czy dla właściciela jest to opłacalne, ale myślę, że tak, bo ci ludzie za dużo tutaj nie zarabiają, no ale przynajmniej pracę mają. Także jeśli ktoś ma w planach otworzyć taki sklep w Tajlandii, to musi się liczyć z tym, że pracowników będzie musiał zatrudnić bardzo dużo. A więc tak, mamy nowiutką oponkę założoną na skuter. Słuchajcie, bardzo ładny tutaj bieżnik, duży bieżnik, równiutka opona, nowa opona, no więc no, czego się spodziewać, no wszystko jest tak jak ma być. Jestem bardzo pozytywnie tutaj zaskoczony co do ceny i oczywiście bardzo tutaj też zadowolony z serwisu, do którego jeżdżę tym skuterem, bo zawsze jeżdżę w to samo miejsce tutaj w Pattaji, bo pan jest uśmiechnięty, pan jest miły, który przyjmuje. Cała ta wymiana, to wszystko trwało niecałą godzinę, więc bardzo, bardzo fajnie. Zdążyłem jedynie nagrać tylko ten film dla was i skuter został już naprawiony. I słuchajcie, opona w końcu okazało się, że kosztuje 1630 batów, tylko 1630, a wczoraj pan mnie nastraszył, że 2800, więc duża bardzo różnica, jeszcze raz tyle. 100 batów tylko za wymianę, więc za całość zapłaciłem 1730 batów. Bardzo jestem zadowolony, no bo tak, pora deszczowa nadchodzi. Co prawda deszczów nie ma, ale chmur sporo pojawiła się ostatnio na niebie, więc może w końcu te deszcze jakieś tam spadną, będzie ślisko, będzie woda i może być niebezpiecznie z jakąś tam złą oponą, która jest łysa, która jest jakaś krzywa, zdeformowana, więc jak najbardziej myślę, że było stosowne wymienić tą oponę. Przynajmniej właśnie jeszcze też jak taki okres nadchodzi. A to, że my jeździmy w 3 osoby, to na pewno bardzo mocno obciąża te opony i powoduje, że właśnie na przykład się tak ścierają jakoś może nie tak jak trzeba, no bo jak jeździ sobie Taj, który waży, bo ostatnio przyszedł sobie Taj, no taki mniej więcej z mojego wieku, może troszkę młodszy, nie wiem, bo to też tak ciężko ich rozpoznać, ile mają lat, może trochę młodszy. I ważył się, bo tutaj przed sklepami, przed 7-Elevenem, dobra, 7-Elevenem stoją często wagi na podwórku, na zewnątrz. I wrzuca się jednego bata i się waży. Można się zważyć. I przyszedł sobie Taj i waży się. Wiecie ile ważył? 47 kilo. Wiele tych dziewczyn, które tutaj jeździ tymi skuterami, bo jeździ bardzo dużo. Wszystkie dziewczyny jeżdżą skuterami tutaj, jakby to jest naturalne. No i one też ważą po 45 kilo i tak dalej, i tak dalej. Także są lekkie, że tak powiem. I jak taki skuter wiezie taką osobę, która waży 45 kilo, no to ten skuter nic nie odczuwa, tak? Te opony czy tam coś się tak nie zużywa. A jak jeździmy my w trójkę, ja ważę tam 85 powiedzmy, Dorota tam około 50, no i Ema jeszcze tam jakieś 30 coś, no to mamy bardzo dużo kilogramów. Ile? Nawet gdzieś około 170. Około, jeszcze wiecie, jeszcze jak się pojedzie czasami na zakupy, weźmie się jakieś dwie reklamówki, wsadzi się pod siedzenie, które ważą z 10 kg, no to nawet może i dobijamy do 180 kg, które ten skuter musi ciągnąć, więc jak jedzie obciążenie na skuterze 180 kg, a 50 kg, no to jest na pewno zdecydowana różnica. I te opony mają prawo się szybciej zużywać, ścierać, czy coś się z nimi dziać, no bo jest tutaj jednak dużo zakrętów, dużo górek, dużo nierównych dróg, dużo jakichś tam wybojów i tak dalej, więc te opony tutaj na pewno, przynajmniej ta tylna właśnie, dostaje mocno po dupie. Tamta opona
miała przejechane tylko 7000 km, bo tyle ma przejechany skuter, była to opona od nowości, no bo wiadomo, no 7000 km, czyli niedużo, myślałem, że taka opona potrafi przejechać dużo więcej, no ale niestety, tak jak mówię, to obciążenie pewnie ma duże znaczenie, no i po 7000 km jeżdżenia w trójkę opony trzeba było wymienić. Ta z przodu jest w bardzo dobrym stanie, wręcz idealnym stanie, więc ona jeszcze pewnie co najmniej drugie 7 zrobi, no a ta z tyłu zdechła. Jeszcze raz zachęcam do łapki w górę, pozostawienia pod tym filmem, do subskrypcji, kto nie subskrybuje, kliknięcia dzwoneczka. A teraz chciałbym Was zaprosić na zupełnie inny odcinek o zupełnie czymś innym z wyspy Phuket, gdzie byliśmy na mega, mega wycieczce na wyspie Bonda i gdzie tu jest właśnie ta popularna skała na środku tutaj tego morza. Więc jeśli tylko nie widzieliście jeszcze tego odcinka, jeśli tylko nie byliście jeszcze na tej wycieczce, jak byliście w Tajlandii, to koniecznie zobaczcie teraz ten odcinek. Po prawej stronie wyświetla Wam się ikonka tego filmu. Kliknijcie w ikonkę i przejdźcie do tego materiału, do tego filmu, do tego vloga. Naprawdę zachęcam. Na pewno się przy tym odcinku zrelaksujecie. A więc teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej. Cześć.